Witam Cię w kursie GitHub dla inwestorów. W tym module przedstawię Ci, w jaki sposób można weryfikować wiadomości często pojawiające się w internecie w kontekście danego projektu kryptowalutowego, projektu opartego o blockchain, z rzeczywistością, gdzie rzeczywistość rozumiem jako to, co tak naprawdę dzieje się w projekcie na podstawie GitHuba. To, o czym dyskutuje zespół, to, z czym zmagają się tak naprawdę programiści danego projektu. W tym celu tutaj można wykorzystać opcję wyszukiwania wśród issue na GitHubie. Jest to o tyle ciekawe, że na przykład często pojawiają się jakieś informacje odnośnie na przykład shardingu jako jeden z potencjalnych możliwości rozwiązań, wydajności rozwiązania problemu skalowalności i optymalizacji całej platformy Ethereum. I często te sygnały, te wiadomości, a czasem nawet fake newsy nie są w żaden sposób weryfikowane, czy zespół w jakiś sposób pracuje nad tym, czy prowadzi jakieś działania mające na celu właśnie rozwiązanie tych problemów właśnie w oparciu o technologię shardingu. I żeby mieć pewność co do tego, czy w zespole właśnie prace nad tego typu rozwiązaniami trwają, można wykorzystać wyszukiwarkę, która po przejściu do zakładki issue na stronie repozytorium widoczna jest tutaj jako filters, i w której możemy wpisać dane zagadnienie, które nas interesuje. I tak na przykład po wpisaniu frazy sharding pokazują nam się wszystkie issue, w tym jedno, które jest nadal otwarte, i trzy zamknięte, które właśnie traktują między innymi o shardingu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, jakie tak naprawdę jest podejście tutaj zespołu programistów, zespołu odpowiedzialnego za rozwój tego projektu właśnie w kontekście shardingu. Podobnie możemy tutaj wpisywać inne frazy, by sprawdzić, czy tak naprawdę coś w tym kontekście się dzieje. Oczywiście mamy możliwość dodatkowo jeszcze dodać do tego opcję, aby wyświetlone zostały jedynie issue, które są otwarte, czyli które nie zostały jeszcze zamknięte przez osoby odpowiedzialne za to w zespole, jak i kwestie, które zostały już wyjaśnione, uregulowane w projekcie właśnie w kontekście wyszukiwanego przez nas słowa lub frazy. Także myślę, że na ten moment to już wszystko, jeśli chodzi o korzystanie z wyszukiwarki. Oczywiście warto samemu również prześledzić trochę jej możliwości. Krótkie podsumowanie. Warto korzystać z technologii, jaką oferuje nam portal GitHub w celu właśnie filtrowania wyników, aby odsiewać informacje pochodzące często z tak zwanych fake newsów w zasadzie konkretnego projektu. Tutaj mamy pewność, że zespół na pewno prowadzi dyskusję w ramach danego zagadnienia, co potwierdzone jest po prostu kontentem, potwierdzone jest treścią w kontekście konkretnego issue w ramach danego zagadnienia. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.